Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro aurę prawie w całym kraju kształtował będzie pogodny klin Wyżu Atlantyckiego, a w zachodniej Polsce aktywny będzie front atmosferyczny związany z niżem nad Skandynawii. Wyż sprawi, że niemal w całym kraju będzie ładnie i dość słonecznie, jedynie w zachodniej Polsce na niebie przeważać będą chmury frontowe i deszcz, a dodatkowo może też zagrzmieć. W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 20 do 23 stopni, a za sprawą chmur i opadów chłodniej, bo tylko od 15 do 17 będzie w miejscowości zachodnich. Teraz popatrzmy na mapy naszego regionu. Noc na Dolnym Śląsku będzie pogodna i bez opadów z przejaśnieniami, a temperatura wyniesie od 9 stopni w Kłodzku do 11 we Wrocławiu i w Legnicy. Jutro rano chmur zacznie przybywać, a wzdłuż zachodniej granicy może o poranku pokropić słaby deszcz lub mżawka. Na wschodzie województwa do samego południa utrzyma się duże zachmurzenie i już przez cały dzień na niebie dominować będą chmury frontowe, a słabe przelotne opady deszczu wystąpią w całym regionie. Do tego dość chłodno. Termometry pokażą od 16 stopni w Jeleniej Górze do 20 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się jutro wahać w granicach 1003 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego słaby, umiarkowany, chwilami pory. Biometr niekorzystny, warunki drogowo początkowo dobre, ale w ciągu dnia w deszczu pogorszą się do złych. Kolejne dni też z opadami i nie za ciepłe. O pogodzie to już wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.